Witam Was po raz kolejny w firmie Grand Service. Dzisiaj przyjechała do nas laweta, nowe Renault Master z silnikiem 2,3 litra o mocy 165 koni. Jest to dość duża moc, to jest najmocniejsza wersja tego nowego Mastera, natomiast klient mimo wszystko zgłaszał, że jest troszeczkę mu za mało, jak włoży jakiś większy, cięższy samochód, także postaramy się mu pomóc w dniu dzisiejszym. Jeszcze chciałem powiedzieć o modyfikacji takich samochodów bardziej obciążonych jak właśnie lawety. To jest dość częsty temat, który wykonujemy, ponieważ te samochody zwykle są to samochody przerobione z jakichś fabrycznych modeli, typu jakieś tam, tak tutaj mamy Renault Master, czy jakieś tam Sprintery, które są przerobione na lawety i często dysponują mocą zbyt małą do obciążeń, do których są po tej przeróbce przystosowane. No i po prostu kierowcy zgłaszają po pierwsze zbyt małą moc, a po drugie zbyt duże palenie, ponieważ te samochody często są przeciążone właśnie z powodu zbyt małej mocy silników w nich zamontowanych. Powoduje to, że każdy szukając oszczędności spróbuje znaleźć jakiegoś rozwiązania, które mu umożliwi zmniejszenie tego palenia. Tutaj również postaramy się w przypadku tej lawety zwiększyć moc, choć tutaj, jak już wspominałem, jest ona akurat najmocniejszej wersji. Natomiast zawsze będzie, jeśli wszystko dobrze się uda, będzie możliwość zejścia troszeczkę ze spaleniem, pół litra, litr, zawsze są to jakieś oszczędności. Jesteśmy po hamowaniu wstępnym tego samochodu, tej lawety. Wyszło nam, producent deklaruje około 165 koni, nam wyszło 160-162 konie i około 370 Nm. Także samochód nie ma żadnych błędów, wszystko jest ok. Zresztą to jest nowy samochód, więc można się spodziewać, że jest w idealnym stanie. Idziemy robić oprogramowanie dla tego pojazdu. Jesteśmy po jeździe próbnej, ostatecznym hamowaniu tej lawety. Zyskaliśmy troszeczkę ponad 20 koni i troszeczkę ponad 60 Nm, 65 prawie. Mamy w tej chwili około 430 Nm, co jest dość dużym wynikiem i fajnie czuć to w tej chwili na drodze. Także klient na pewno będzie zadowolony. Natomiast chciałem jeszcze tu wspomnieć, że wszystkie modyfikacje akurat w tym pojeździe sterownika dokonywane są przez złącze OBD, co w przypadku gwarancji, a jest to dość istotne, bo jest to całkowicie właściwie nowy pojazd, dokonywane są przez złącze diagnostyczne i właściwie niewidoczne w momencie, gdy wgra się oryginalne oprogramowanie. Niewidoczne są dla serwisu, także można to zrobić bez obawy o utratę gwarancji. Serdecznie polecam i zapraszam Was do oglądania naszych filmów. Witam Was ponownie. Niecałe 2 tygodnie temu robiliśmy chip tuning w lawecie Renault Master z silnikiem 2,3 litra, 165 koni. Dzwonił do nas klient, że jest ogólnie zadowolony bardzo z usługi, ale przede wszystkim najważniejsza informacja, którą chciałem Wam przekazać, to różnica w spalaniu. Wcześniej zgłaszał, że spalam ten samochód przy średnim użytkowaniu około 8,5-9,5 litra ropy. W tej chwili jest to około litr mniej. Jest to świadectwo tego, że jednak ta laweta musiała być przeciążona w jakiś tam sposób. Klient ją tak eksploatował, że było mu troszeczkę mało tej mocy, ponieważ przy umiejętnej jeździe, być może spokojnej nawet, był w stanie zejść około tego litra w dół. Także serdecznie polecam. Klient zresztą też poleca tą usługę i pozdrawiam Was.